Gdybyśmy w czasie pokus maszerowali zawsze jak dzielni żołnierze, umielibyśmy wznosić swe serca ku Bogu i odzyskalibyśmy odwagę. Lecz zwykle wolimy stać z tyłu i mówimy sobie: wystarczy mi, żebym został zbawiony. Nic więcej mi nie potrzeba. Wcale nie chcę być świętym. Jeśli nie zostaniesz świętym, zostaniesz potępionym. Nie ma niczego po środku. Anioł stróż stale jest przy nas z piórem w ręku, by zapisywać skrzętnie nasze zwycięstwa. Każdego ranka trzeba sobie mówić: mam kolejny dzień na to, aby zdobyć niebo. Wieczorem bowiem walka może być już zakończona. Ofiarujcie pokusy w intencji nawrócenia grzeszników, gdyż to zniechęca szatana i odpędza go, ponieważ pokusa obraca się wówczas przeciw niemu samemu. Odwagi, jeśli tak będziecie czynić, diabeł zostawi was w spokoju. Diabła spotykamy na każdym kroku i na każdym kroku stara się zagrodzić nam drogę do nieba. Lecz zawsze i wszędzie możemy być w tej walce zwycięzcami. Z tą walką bowiem rzecz ma się inaczej niż z innymi. W ludzkich walkach nigdy nie można być pewnym zwycięstwa. W tej zaś, jeśli chcemy, zawsze możemy być pewni zwycięstwa. Z pomocą łaski Bożej, której nam Pan nie odmówi, gdy Go poprosimy. Gdy się nam zdaje, że już wszystko stracone, wystarczy zawołać: Panie, ratuj, bo giniemy. Pan bowiem jest stale obok nas. Patrzy na nas przyjaźnie, uśmiecha się i mówi: widzę, że mnie kochasz, że naprawdę mnie kochasz. Najczęstszymi pokusami są pycha i nieczystość. Jednym z najlepszych sposobów walki z nimi jest aktywne życie na chwałę Bożą. Tymczasem tak wielu ludzi poddaje się słabościom i nieróbstwu. Nic więc dziwnego, że diabeł trzyma ich pod pantoflem. Podobnie jak dobry żołnierz nie boi się walki, tak dobry chrześcijanin nie powinien obawiać się pokus. Każdy żołnierz jest dzielny w koszarach, lecz dopiero na polu bitwy okazuje się, który jest odważny, a który jest tchórzem. Jak na wojnie wszędzie wystawia się wartowników, by wypatrywali, czy nie zbliża się wróg, podobnie stale musimy być czujni, czy nieprzyjaciel nie zastawia na nas jakiś pułapek i czy nie próbuje w jakiś sposób nas podejść. Albo chrześcijanin panuje nad swoimi namiętnościami, albo one panują nad nim. Nie ma nic pośredniego.